Nie, ale... A nie, czekaj. Dobrze. Ale trzy? Ale... Ale poświatowane czy nie? Q&A! Czy lustro, na które ty zwracam uwagę, jest z jakiegoś rodzaju starożytnym artefaktem? Czy kiedyś chciało przejąć twój kanał? A jeśli tak, to w jaki sposób chciało to zrobić? To lustro, powiem wam szczerze, było już tu, jak się wprowadziłem. Wow! Więc możliwe, że... Nie wiem, może śledziło mnie i wprowadziło się do tego mieszkania, wiedząc, że się tu wprowadzę. To jest bardzo podejrzane, ale nie, nie chciało im tego zrobić. Mi się wydaje, że to jest normalne lustro, nic strasznego chyba z tym lustrem nie ma, prawda? Więc... Okej, kolejne pytanie. Pytanie do Q&A. Co jest dla ciebie najważniejsze w grach? Na co zwracasz uwagę najpierw, a co jest najmniej ważne? Tak absolutnie szczerze, to zależy od tego, w jaką grę gram. Bo wiadomo, Portal jest inny niż For Speed, a Rayman jest inny od Call of Duty czy Battlefielda, to wiadomo, oczywiście. Dlatego każda gra musi się czymś wyróżniać. Każda gra dla mnie musi po prostu mieć to coś, czego ja szukam. Portal oczywiście jest śmieszny, cała ta zagadkowość i lore, cała historia tego miejsca, żeby to odkryć i tak dalej, jest bardzo, bardzo ważne dla mnie, bardzo ciekawe. Rayman 3 to jest moja ulubiona gra ever, ale to głównie przez nostalgię. Osobiście uważam, że Rayman 2 to jest lepsza gra, jest dłuższa i ogólnie ma więcej w sobie kontentu niż Rayman 3, ale przez to, jak Rayman 3 jest śmieszny i ogólnie przez to, jak fajnie mi się to gra, jak byłem mały, dlatego Rayman 3 jest dla mnie po prostu lepszą grą, krótko mówiąc. Tak samo Need for Speed Most Wanted 2005 będzie dla mnie lepszy niż kiedykolwiek aktualnie Need for Speed chyba kiedykolwiek, chyba że zrobią remaster albo sequel, taki typowy, prawdziwy sequel Most Wanted, a wtedy będzie najlepszy, to mój ulubiony Need for Speed. Ponieważ te gry miały to coś w sobie. Dlatego zawsze, jak gramy w gry razem, to pokazuję wam szczegóły, czy opisuję wam to w taki sposób, żeby wam pokazać faktycznie, żebyście zrozumieli, jeżeli nie rozumiecie oczywiście, niektórzy oczywiście z was mogą rozumieć, dlaczego ta gra jest taka, tak dobra. Dlaczego akurat ją nagrywam, dlaczego akurat w tą grę gram i pokazuję wam największe szczegóły, żebyście po prostu mieli większy obraz tego, jak ja gry postrzegam. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy z tej odpowiedzi, że odpowiedziałem na twoje pytanie. I też wy wszyscy macie większy pogląd na to, jak ja postrzegam gry. Pytanie na Q&A. Co sądzisz o nowym FNAF-ie? Sam nie wiem, czemu to pytam. Pytania są dobre, jakiekolwiek chcesz pytać o jakąś grę, oczywiście gramy wcale na tym kanale w gry, ja się interesuję grami. Także pytaj. Pytajcie oczywiście o gry, nie ma problemu, na live'ach, gdziekolwiek, pytajcie. Proszę bardzo, nie jest żaden problem. Co sądzę o nowym FNAF-ie? To jest bardzo dobre, oczywiście chodzi o Five Nights at Freddy's Security Breach, które wyszło właśnie w tym miesiącu. Chyba jakiś, nie wiem, tydzień, półtora tygodnia, dwa tygodnie temu jakoś tak. Co sądzę o tym? Powiem ci szczerze, że to jest bardzo fajny rzut na to, jak FNAF może wyglądać w przyszłości. Że w końcu jesteśmy tak jakby out z tego 2D, gdzie po prostu byliśmy się przed animacyjnikami z każdej strony i faktycznie mamy to... Możemy rozwinąć fabułę w naprawdę fajny sposób. Takie mam wrażenie. Oczywiście optymalizacja i tak dalej. I ostatni boss, oczywiście spoiler, ostatni boss Spring Trap, czy Burn Trap, jak on się nazywa, jest, i ogólnie zakończenie, ten true ending jest słaby. Daje dużo, ale jest słaby. I to boli. No ale to też musimy mieć na uwadze to, że to jest pierwsza gra tego typu, jeśli chodzi o FNAF-a, także musimy im wybaczyć. Miejmy nadzieję, że gra będzie dopracowana w przyszłości. Zobaczymy. A to jest moja opinia, taka bardzo krótka na temat FNAF-a nowego. Ale myślę, że ściwa. To znowu ja, fan WWE, więc oczywiście muszę zadać pytanie na temat wrestlingu. Jakie czasy WWE były dla ciebie najlepsze? The 80s era, New Generation era, Attitude era, Ruthless Aggression era, czy PG era? Dla mnie chyba Ruthless Aggression era. Pominamy się chyba Golden era, tak mi się wydaje. No ale... Są te najważniejsze, jest 5 tych najważniejszych jeśli chodzi o WWE, także to jest ok. I odpowiedziałem na to pytanie już, możecie tutaj zobaczyć obok, że odpowiedziałem na to pytanie już. Ale to nie szkodzi, ponieważ chciałem rozwinąć moją myśl, czemu Attitude Era była taka dobra. Panie i panowie, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Triple H, Mr. Perfect, kto tam jeszcze? No i D-Generation X przede wszystkim. Ja uwielbiam wrestling, uwielbiam D-Generation X, no i oczywiście Undertaker, nie zapominajmy. Star Power w tej erze był niesamowity. Oczywiście napisałem tutaj, że Ruthless Aggression Era, ponieważ Ruthless Aggression Era no dał nam dużo zawodników takich jak John Cena, Brock Lesnar i Randy Orton na przykład i Batista. Także mój Boże, to jest naprawdę mocny zestaw, ale Attitude Era miał taki właśnie taki oldschoolowy feel, że oni tam faktycznie robili co chcieli, taki był feel, że robili co chcieli i Bret Hart jeszcze zapomniałem.
I oczywiście tam narodziło się D-Generation X, z czego ja jestem mega zadowolony, uwielbiam D-Generation X, zawsze uwielbiałem przez nich, czarno-zielony kolor jest moim ulubionym i oczywiście to jest najlepszy na świecie, zawsze, ja byłem w szkole czy gdzieś, po prostu robiłem tak i powiedziałem, znajdź mi lepszy ten, lepszą obrazę dla kogoś, znajdź mi lepszy insult, nie znajdziecie, podchodzicie do kogoś i to jest wszystko, to jest wszystko. O mój Boże, to było piękne. I oczywiście DX w Ruthless Aggression Era też zrobili dym. I w PG Era też zrobili dym. Także... I jest oczywiście kłótnia, czy nowy DX, czy stary DX jest lepsze. Dla mnie to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, DX zawsze było najlepsze, zawsze będzie. Ich żarty, ich podteksty były najlepsze na świecie. To jest moja ulubiona era. Attitude Era. Pytania, panie i panowie, biorę też Discorda, także tam zapraszam, link w opisie. Od ilu lat jesteś fanem wrestlingu i dlaczego Artruth jest najlepszym wrestlerem XXI wieku? Artruth może nie jest najlepszym wrestlerem XXI wieku, ale jest najlepszym komikiem XXI wieku, jeśli chodzi o wrestling. Jego... To, że na przykład wszedł do Royal Rumble, wyciągnął drabinę spod ringu i postawił ją, bo chciał Money in the Bank ściągnąć, to było najlepsze na świecie. Najlepsze na świecie. I ogólnie, że o Jezus, gdzie my jesteśmy? A nie tutaj? O, my bad, to było piękne. On nawet sprawił, że Brock Lesnar się roześmiał w ringu. Trzeba mu zaklaskać. Od ilu lat jestem fanem wrestlingu? Powiedziałbym, że aktualnie jest 11 lat. Mi się wydaje, że w 2010 zacząłem tak na bieżąco oglądać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Albo nawet więcej, poczekajcie. Bo w 2009 zacząłem grać w gry, tak by to było, no, a rok później zacząłem, tak, dobrze mówię, 11 lat, 12 lat grałem w gry, 11 lat grałem wrestling, tak, to by miało sens, tak, dokładnie tak, tak policzyłem, dokładnie. Czy zamierzam nagrywać shortsy? Nie wiem, musiałbym mieć pomysł, teraz mam pewien pomysł, nie wiem czy go wrzucę, ale chyba go wrzucę, bo jest jakiś śmieszny pomysł oczywiście, trendy, także muszę go nagrać. Ale tak ogólnie, czy zamierzam nagrywać shorts, czy byłbym dobry w czymś takim, nie mam żadnego pojęcia, musimy po prostu ogarnąć to, zobaczyć, zobaczymy w planie, krótko mówiąc. Czy będzie jakaś nowa gra na kanale? Jak tak, to jaka? Oczywiście, że będą nowe gry na kanale, oczywiście, ale jeżeli chodzi ci o gry nowe, w sensie, które wychodzą aktualnie, czyli w sensie te, które no, są nowe, bo wyszły dopiero, to może, może, zobaczymy, jak będę stał pieniężnie i... Czy gra mi się w ogóle spodoba, bo nagrałbym nowego Battlefielda Call of Duty, ale po prostu nie lubię tych gier, więc ich nie nagrałem, krótko mówiąc. Wyszedł Sirius sam, od razu go nagrałem. Od razu trzy odcinki, jeden po drugim. Był na kanale, ja to pamiętam do tej pory. Nagrałem trzy poziomy od razu. Tylko wyłączałem nagrywanie, włączałem, witałem się, żegnałem. Niesamowite to było. Ale tak, skończyliśmy Portala 1K, zaczynamy zaraz Portalem 2, skończymy Sirius samym drugiej stacji, zaczynamy Sirius samym 2. I potem oczywiście nowe gry będą. I kolejne gry, czyli nie będziemy kończyć z grami, absolutnie. Także spokojnie, nie będziemy kończyć z grami, absolutnie, w żadnym wypadku. Tu pan Dark Nesiak nam zadał 6 pytań, także odpowiem na te pytania. Czy zamierzasz się przenieść na Twitcha? I na Discordzie też było takie pytanie, nie wiem czy to jest ta sama osoba, nie pamiętam po prostu, ale odpowiem na dwa pytania od razu teraz. Tak i nie, ponieważ chcę zacząć streamować na Twitchu. Ale nie chcę się na Twitcha przenosić. Chcę streamować jednocześnie na YouTube, jednocześnie na Twitchu, bo jest taka opcja w Streamlabsie, którą trzeba niestety wykupić. To trąbię o tym cały czas. Także będą się przenosić na Twitcha, ale YouTube'a nie zostawię. Okej. Okay. Mam pytanie. Chciałbym podłożyć PSC na Tipli, ale nie mam Tipi tego klucza. Nie pamiętam jak to ogarnąć. Ja nie miałem już Tipi Stream dawno. Już ogarnąłem to losowo strasznie. Czemu miałeś smutnego streama? Jeżeli nie widzieliście smutnego streama, to smutny stream macie zapis tutaj. Tak, byłem smutny, ponieważ po prostu... Był smutny stream, ponieważ po prostu byłem smutny. I mam czasami po prostu takie dni, że po prostu siadam w ten sposób. Teraz ja jestem na dworze, wiecie o co mi chodzi. Siadam w ten sposób, tak. Tu. I po prostu sobie siedzę. That's it. Taki mam humor. I jak miałem taki humor, to postanowiłem po prostu odpalić streama. That's it. To pierwsze, woreczek z herbatą czy wrzątek? Woreczek z herbatą. Definitely. Fajna biutka, thanks. Ale muszę się golić, bo jak się ma dziewczynę, to trzeba się golić. Pozdrowisz? Pozdrawiam, oczywiście. Wydaje mi się, panie i panowie, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które zostały mi zadane, także zapraszam do sekcji komentarzy i na Discorda, który jest oczywiście link w opisie.
Cześć, tu ja z przyszłości. Jeżeli wasze pytanie się nie pojawiło, bo nie pojawiło się w tym odcinku jedno pytanie jednak, to jeżeli w przyszłości się wasze pytania nie pojawią w odcinku, to zadajcie je ponownie, a się pojawią także. To tyle. Komentarze też macie na dole. Zadawajcie pytania kolejne, jeżeli chcecie. Odcinek będzie oczywiście w momencie, w którym pojawią się pytania, także to od was zależy. To od was zależy, jak ta seria będzie prosperować i dajcie znać, czy jesteście szczęśliwi z odpowiedzi, które wam dałem. A na cóż, trzymajcie się, na cześć i zapraszam was, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach Q&A. Trzymajcie się. Pa, pa.